Właściwie temat będzie podobnie szedł w tym kierunku, który został ustalony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko trochę będzie inny przykład podany. Ale myślę, że to, co Bóg nam pokazuje przez swoje słowo, jest ogromnie ważne. To ma ogromną wartość, bo to naprawdę chodzi tylko o to, żeby. Żebyśmy byli uratowani, wśród tego świata zła i ciemności żyjemy, wiemy o tym bardzo dobrze, każdy z nas doznaje tego wszystkiego, tych naporów, tego, tej agresji zła, które napiera. Widzimy też tą miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, która pociąga nas każdego dnia ku sobie. I jak ważne, żeby każdy z nas miał ten określony kierunek, co bardziej nas pociąga, czy miłość Chrystusa, czy zło tego świata, czy te rzeczy tego świata jak ważne, żeby każdy z nas mógł mieć to jasne i, i klarowne patrzenie we właściwym kierunku każdego dnia, bo diabeł lubi takich szukać, którzy mają, wiecie, takiego zeza duchowego. Trochę tu, trochę tam, trochę w świat, trochę w Chrystusa. To jest bardzo niebezpieczne i to wiele razy słyszymy i każdy z nas wie, że to jest bardzo niebezpieczne i żeby Bóg nam pomógł nigdy tak nie robić. Wiecie, jedną z najgorszych takich... Yy, pułapek diabła, yy, oszustw, bym powiedział, takich, yy, które yy, wylewa na tą ziemię, jest taka jedna myśl. To jest pozornie oparte na słowie, ale to jest tylko mówię pozornie oparte na słowie. Bardzo lubi wmawiać, że jest kapłaństwo i laikat. Jest ktoś odpowiedzialny za trzutkę, tak, bożą trzutkę. I pilnuje i, i dogląda i tak dalej. Na słowie mówię w tym sensie, bo Biblia o tym mówi, że bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, tak? To jest prawda. Ale znowuż, co ma robić reszta? No nic, słuchać się tylko tych, którzy mówią. To nie jest prawda. Wszyscy, Słowo Boże mówi, z nas są budowniczymi. To, co teraz powiedziałem, to są służby określone w Kościele. To jest ważna rzecz. Tu trzeba się tego mocno trzymać. Ale wiecie, bo z tego można sobie taką tratwę zbudować, taką, yy, taką łódź ratunkową. Mówię, no w porządku, no to niech jedni się starają, a ja będę sobie tylko słuchał. Albo nie słuchał, albo robił, albo nie robił. W sumie nie mam takiego zadania w Kościele ważnego, więc spokojnie, mogę sobie żyć swoim życiem, ale ważne, żebym był na zgromadzeniu. Bo się ktoś zapyta, byłeś? Byłem albo będzie mnie cisnął dlaczego nie byłeś i tak dalej no to będę starał się być i wiecie możemy sobie zbudować jaką pewną religię która bardzo powszechna jest na tej ziemi i nadal ją wprowadzać w kościół mówiąc że tak można żyć kapłaństwo laikat nie ma czegoś takiego wszyscy jesteśmy kapłanami Boga żywego o tym będziemy w dalszym ciągu tego co dzisiaj będziemy mówić mówić Będziemy napierać na to bardzo mocno z łaski Pana, i chodzi o to, żebyśmy wszyscy mogli to zobaczyć. Każdy z nas ma odpowiedzialność przed Bogiem. Ja, Ty, każdy z nas. Wszyscy mamy bardzo ważne zadanie w kościele. Boża budowla z żywych kamieni. To jest ta myśl, którą chcę, jakby na początku użyć. I z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, będziemy czytać słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piękne kazanie. Wiecie, jak czytamy to kazanie, najpiękniejsze kazanie na świecie kazanie, które wygłosił nasz Chrystus Pan na górze. To jest piękne kazanie, tam są tak głębokie myśli. Wiecie, na tym kazaniu naprawdę można wiele rzeczy zobaczyć. Mateusz 7 rozdział i wiele rzeczy może docierać do naszych serc. Od 24 wersetu czytam: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Wiecie, pierwszy człowiek jest nazywany mądrym człowiekiem. Gdzie tkwiła ta jego mądrość? Wiecie, ten człowiek zadał sobie bardzo, po spójrzmy na to, bardzo wielki trud. On kopał, 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 aż dokopał się w końcu do tego miejsca, że wiedział: tak, to jest to miejsce, od którego zacznę. Będę od tego miejsca budował. Wiem, że gdy zacznę budować od tego miejsca, to to, co zbuduję, się nie zawali. Był wytrwały w swojej pracy. Wiedział, że to, co wznosi, ma. Być czymś trwałym, to nie ma być narażone na jakieś wichury, na jakieś burze i pod byle jakimś wiatrem runąć. Zadał sobie wiele trudu. Wiecie, to jest trud, to jest wytrwałość. O tym też mówi Słowo Boże: my również budujemy. To ma być wytrwałość. Zadajemy sobie pewnego rodzaju trud, prawda? Mamy trudzić się, ponosząc koszta. To nie jest tak, że to tak, wiecie, przychodzi, jak, jak, jak to się mówi, jak spłatka. Wiecie, jak ktoś mówi tak, to jest bardzo powszechne słowo, łatwo przyszło, łatwo poszło. Zadaj sobie trud. To wszystko otrzymałeś, Jezusie, o tym też będę za chwilę mówił, ale zadaj sobie trud, żeby dokopać się. Jeżeli się dokopałeś już do tego fundamentu, to wznoś tam właściwą budowlę. Ale więc każdy z nas musi zadać sobie trud. A więc doszedł do sedna, zadał sobie trud, dokopał się do fundamentu i zaczął wznosić budynek. Mógł zacząć szybciej stawiać. Byłoby pewnie łatwiej. Wiecie, ocierał pod czoła, pracował, pracował, pracował. Ciężko było mu kopać, dokopał się. Słowo Boże to troszeczkę szybciej mówi tak, trzynasty werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Wielu buduje szybciej. Wiele budowli widać wokoło. Ja mówię o duchowej warstwie teraz. Wiele budowli widać. Naprawdę one są piękne, okazałe, naprawdę ładnie wyglądają. Panie, nie widzisz tego? Wiele ładnych budowli jest. Mówię, panie, to dla ciebie budujemy. Zobacz, panie, zobacz to, zobacz tamto. Jakie piękne, panie, uznaj to, zobacz, co robię. Tyle się modlę, tyle śpiewam, tyle zwiastuje słowo, tyle, 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 tyle i tyle i tyle. O tym w objawieniu później przeczytamy. Masz wytrwałość, robiłeś wiele rzeczy. I co z tego? Wiele budowli jest, ale jak niewielu stawia na Chrystusie. Wielu jest takich, którzy przez tą drogę wchodzą, a ciasta jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. Wąska i ciasna brama. Bardzo yy, niewygodny grunt dla wielu. Dlatego, że tutaj, kiedy człowiek stawia, to nie może stawiać sam z siebie nic. Bóg nie uzna nic, co moje. Dlatego mówi się o śmierci, mówimy o śmierci, mówimy o nowym życiu w Chrystusie Jezusie, mówimy o tym, że Bóg nie weźmie nic z nas ze Starego Adama, nic z nas nie weźmie. On mówi: Chrystus, to jest wszystko. To jest wzór, to jest doskonałość, na którym macie budować. Nic innego się nie liczy, jak tylko Chrystus. A więc wracamy do, tego, do tych ludzi. Drugi człowiek również budował, zaczął szybciej mądry człowiek. Nie dokopał się do fundamentu. Chciał zobaczyć owoc. Chciał zobaczyć, jak będzie wyglądał ten budynek. Chciał już sobie odpocząć, zamieszkać i wygodnie sobie żyć. Tak się nie da. Kim chcesz być? O tym kiedyś też mówiliśmy. Czy chcesz być użytecznym w kościele? Czy chcesz jakoś przeżyć to życie? Lepszy od tego świata, bo modlisz się, bo robisz pewne rzeczy. Kim chcesz być? Czy chcesz być jak Chrystus? Czy chcesz być troszeczkę lepszy? Udoskonalony, bardziej moralny człowiek. Kim chcesz być. Chrystus nas nawołuje do tego, żebyśmy szli w Jego ślady, żebyśmy podążali za Nim każdego dnia. Ale żeby za Nim podążać, to każdy musi z nas budować na nim. Inaczej to wszystko runie, wszystko się rozpadnie. Przyjdzie wichura, przyjdzie burza, wszystko runie. Przyjdzie doświadczenie na Twoje życie, nic się nie ostoi, jeżeli to nie będzie na Chrystusie zbudowane. Pierwszy Koryntian 3, rozdział. Od dziesiątego wersetu. Apostoł Paweł mówi tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na Nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Każdy. Z Was, mówi Słowo Boże, do mnie i do Ciebie, niechaj baczy, jak na nim buduje. A więc to, co powiedziałem na początku, nie skupienie uwagi na jednej osobie. Każdy Słowo Boże mówi do mnie i do Ciebie, niech baczy, jak na tym fundamencie buduje. Każdy z nas ma tą odpowiedzialność. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Ogień niczego nie oszczędzi. Ogień jest doskonałą próbą. Ogień wszystko wypróbuje w sposób doskonały. Ogin przyszedłem rzucić na świat i jakże pragnę, żeby on już płonął. Ogin wszystko wypróbuje, doskonale wszystko wypróbuje, niczego nie oszczędzi. Wiecie, yy, możemy sobie przeczytać dalej, ale celowo tego nie przeczytam, żeby nikt z nas nie zbudował sobie deski ratunkowej z tego fragmentu dalszego. Trzeba bardzo być czujnym i trzeźbym. Diabeł bardzo lubi takie rzeczy, żeby y, pociągać nas w jakieś momenty i zobaczyć, o, zobacz, ale jest rozwiązanie, jest wyjście, tak czy inaczej, będę zbawiony. Zbawiony będę tylko wtedy, kiedy buduję na Chrystusie, na tym jednym fundamencie. Poza Chrystusem nie ma zbawienia i to dobrze wiesz. Nie ma zbawienia poza Jezusem. Jeżeli nie będę budował na Jezusie, nie będę zbawiony. Jeżeli będę budował na Jezusie, będę zbawiony. Ale mam wznosić czysty święty, czysty święty mur, czyste świętą budowlę na Chrystusie Jezusie każdego dnia. Na Napotkasz podczas tego budowania, jak wcześniej wspomniałem, na wiele trudności, wiele przeciwności, wiele podchodów złego, który będzie przeszkadzał w tej budowli. O tym też przeczytamy, ze zdrasza później. Wiele rzeczy będziesz napotykał na tej budowie, wiele ludzi będzie próbowało Cię podejść. Będę z Tobą budował. Zobacz, połączę się z Tobą, będziemy razem budować. Co ma wspólnego, tak? Sprawiedliwość jest niesprawiedliwością. Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Każdy musi budować w czysty, święty sposób i mamy pilnować tego każdego dnia. I to jest moje zadanie i Twoje zadanie. Każdy z nas ma tę odpowiedzialność. Kiedy zacząłeś dobrze. To dobrze zakończysz pod warunkiem, że ty i ja każdego dnia będziemy patrzeć na ten jeden plan głównego architekta, Jezusa Chrystusa, który nam pokazał. Jeden plan. Każdy z nas będzie codziennie patrzył. Tak jak było mówione, że mamy się uświęcać, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Każdy z nas codziennie ma tą odpowiedzialność, żeby patrzeć na te plany. Noe, kiedy budował arkę, dostał plan. Miał zbudować według tego, co zostało mu pokazane. Mojżesz również otrzymał plan. Bacz, abyś dokładnie to zrobił, jak ci zostało pokazane na górze. Ty i ja dostaliśmy plan i mamy baczyć, jeszcze raz to powtórzę, na ten plan, który nam został okazany na górze, bo inaczej będziemy oszukani i zwiedzeni. Ja był bardzo szuka i bardzo pilnuję tego, żeby to się stało żeby każdy kto wyruszył na tą drogę zagubił ochotę życia dla Jezusa Chrystusa i uznał, że to co sam robi jest wystarczające do tego, żeby być zbawionym i ratowanym. Musimy czerpać siłę z Jezusa codziennie. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Przeczytamy o tym, co wspomniałem. Niech słowo tutaj też nam pokaże, że tak jest rzeczywiście. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, od trzeciego wersetu. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się Wspólnikami, to jest dokładnie to przetłumaczone w taki sposób: wspólnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość, i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Starajcie się, pilnujcie tego, mówi do nas Słowo Boże. I uzupełniajcie waszą wiarę, cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczam do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co właściwie posiadamy? Ty musisz wiedzieć, co Boże mówi w objawieniu Zbignuj tego, co masz. Musisz wiedzieć, co masz, co otrzymałeś w Jezusie Chrystusie. Ja muszę to wiedzieć codziennie, bo jeżeli nie będę znał wartości, którą otrzymałem w Jezusie Chrystusie, to łatwo dam się diabłu oszukać. Łatwo diabeł mnie podejdzie i zwiedzie. Jeżeli nie będę sobie cenił tego, co mam w Jezusie Chrystusie, to jak sobie cenić coś, czego nie znam? Jeżeli nie znam smaku, jeżeli ja nie znam smaku tego, co mam w Jezusie, to i tego nie będę pilnował. Ale jeżeli znam smak, tak jak Słowo Boże mówi, o czym też później przeczytamy, gdyżeście zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego itd. Jeżeli znam smak Chrystusa, znam to, co otrzymałem w Jezusie Chrystusie, poznaję to każdego dnia, rozwijam się w tym codziennie. Bo świętość już mamy w Chrystusie. To wszystko już otrzymaliśmy, ale my to mamy poznawać każdego dnia. Mamy w to wchodzić coraz bardziej. Mamy cieszyć się tym, uzupełniać, jak to słowo może, Boże mówi, wchodzić w to coraz głębiej i głębiej. Wtedy to nie dopuści do tego, żebyśmy byli bezczynni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc mamy to pomnożyć. Yy, drugi Piotra, pierwszy rozdział. Od dziewiątego tutaj dalej jest napisane, a potem przejdziemy jeszcze do Jakuba, żeby to połączyć. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Wiecie, najgorszą tragedią jest to, że człowiek zapomni, że został oczyszczony krwią baranka. To jest najgorsza tragedia, kiedy człowiek już zapomniał o tym, że został oczyszczony i żyje dalej swoim życiem. Musimy zawsze o tym pamiętać, z czego nas Bóg łaskawie wyzwoli, co my zawdzięczamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że dzięki Niemu jesteśmy tym, czym jesteśmy. Dzięki Niemu idziemy za Nim. Tylko dzięki Niemu. Gdyby On nas nie trzymał swoją mocarną dłonią, to dawno byśmy odeszli od Niego. To dzięki Niemu jesteśmy na tej drodze. Dzięki Niemu możemy dalej budować. Dzięki Niemu możemy rosnąć. Dzięki Niemu możemy poruszać się w Jego kierunku. To tylko Jego miłość nas trzyma. Wszczepieni w Niego, tak jak Słowo Boże mówi w Ewangelii na 15 rozdziale, kiedy jest ten przykład o latorośli Każdy musi być wszczepiony w Niego Pan Jezus mówi trwajcie we mnie, a ja w was Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, owocu, jeśli nie trwa W krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie nie będziecie trwali Nie wydacie owocu, mówi Jezus Nie ma możliwości poza Jezusem owocować Nie ma możliwości poza Jezusem się ostać Nie ma możliwości, to wiecie, to bardzo dobrze Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Kiedy będziemy w tym szli każdego dnia, nigdy się nie potkniecie. A więc, yy, kto nie ma czego, jest ślepy. Jakub o tym mówi bardzo wyraźnie: zobaczcie to, drugi rozdział. Uzupełniajcie waszą wiarę, cnotą i tak dalej. Tu czegoś jeszcze potrzeba, prawda? To nie można tak, że to tylko, wiecie, samo tylko wiedza i, i czytanie. Coś jeszcze tutaj jest potrzebne i o tym właśnie Jakub bardzo dobrze mówi. Czternasty werset. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, ja mam wiarę, a nie ma uczynków. Wiecie, to wszystko, o czym czytaliśmy sobie z Piotra, prowadzi do tego właśnie. Do czynnego działania, do budowania. Do wznoszenia tej budowli. Wiecie, gdyby oni sobie kiedy w Nechemiasza sobie, wzno, kiedy, sobie, kiedy wznosili te mury, powiedzieli sobie: No tak, my mamy plany i będziemy dyskutować na temat wznoszenia muru w tym momencie, to co by to dało? Oni pracowali w tym, ramię przy ramieniu i ten mur rósł, uzupełniały się wyłomy i mur osiągał wartość, osiągał tą odpowiednią wysokość, abyśmy rośli wszyscy równym wzrostem Bożym, śpiewamy. Prawda Boża? Wszyscy równym wzrostem, aby nie było wyłomów, aby nie było miejsca, przez które wróg będzie mógł się dostawać. Kiedyś tak bardzo ważne, i to mi zawsze przychodzi w tym momencie, kiedy na ten temat mówię, było mówione słowo: każdy z nas jest drzwiami. jak ważne, żebyś pilnował tych drzwi, żebyś nie wpuszczał do miejsca świętego przez swoje drzwi wroga. Każdy jest drzwiami. Trzeba pilnować, żeby wrótnie nie wchodził przez Twoje drzwi. Ja mam pilnować, żeby nie wchodził przez moje drzwi. 26 werset. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, bez uczynków jest martwa. Martwa sama w sobie, jeżeli nie ma uczynku, Co to da? Wcześniej byśmy czytali, demony również wierzą i drżą. Taka wiara im nic nie daje. Nie prowadzi ich do czynienia tego, co jest miłe Bogu. Uczynki miłości są jak ta zaprawa. Wznoś mur bez zaprawy. Tak jak tam w Nehemiasza było też napisane: skoczy lis i się przewróci. Ale oni to łączyli. Była zaprawa, było spojenie. A więc, uczynki są, miłości są jak ta zaprawa. Doskonale scala całość budowli. I ta, ta miłość jest nam również potrzebna w każdym czasie, żeby budować w odpowiedni sposób na tym jednym fundamencie. Objawienie Jana, trzeci rozdział od czternastego wersetu. A do Anioła Zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak że śletni, a nie gorący, ani zimny wyplujecie z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz biedak, ślepy i goły. Wiecie, jeżeli człowiek uzna, że już nie potrzebuje niczego z Chrystusa, to rzeczywiście w takim jest stanie. Jeżeli ja kiedykolwiek uznam, że ja już nic nie potrzebuję, że ja już mam wystarczająco, że ja osiągnąłem już to, o co Bogu chodziło, że ja już to mam, po co mi więcej rozkoszować się Chrystusem, po co mi więcej e, poznawać Jego? Jeżeli dojdę do takiego stanu, to jestem oszukany i zwiedziony przez diabła. I Pan Jezus do mnie mówi wtedy te słowa. Mówi, że jesteś bogaty, a, że jest, a jesteś w rzeczywistości biedny, ślepy i goły. I radzę Ci, abyś nabył maści. Że jeszcze jest czas, nabądź maści, abyś przejrzał, abyś zobaczył, w jakim jesteś stanie. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy, głos mój otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał a On ze mną. Chrystus mówi, jestem na zewnątrz i chcę być w środku, chcę być w centrum. O, Panie, wiecie, to jest tak cenne i tak ważne, żeby Pan mógł mieszkać w moim i Twoim sercu każdego dnia, żeby On mógł zawiadować tym sercem, żeby mógł mnie zachęcać każdego dnia do działania, żebym poddawał się Jego pracy, Jego oczyszczeniu, żebym pozwolił Mu pracować w swoim życiu, jak on tego chce, jak on tego pragnie, jak to jest mi potrzebne, jak ja muszę każdego dnia doświadczać tego, Panie, zmieniaj moje życie. Mi się nie podoba moje życie. Jeżeli ja uznam jeszcze raz powiem to, że mi się podoba moje życie, to jest tragedia. Panie, nie podoba mi się jeszcze moje życie? Widzę tu Twoją pracę, tu jeszcze, w tym miejscu, jeszcze. Panie, nie zaniechaj dzieła rąk swoich. To każdy z nas musi każdego dnia mówić: Panie, pomóż mi każdego dnia, pracuj dalej. Dziękuję Ci za to, co już uczyniłeś, ale chcę dalej iść za Tobą. Więcej Ciebie w moim życiu. Więcej Ciebie, więcej Twojego działania, więcej Twoich uczynków w moim życiu. Wzór jest ustalony. Ojciec to powiedział i to było też wcześniej powiedziane. Jezus, w Nim mam całe upodobanie, mówi ojciec. Już jak On jestem, idę tam. Podążam w tym kierunku. Zachęca mnie mój Chrystus, zachęca Ciebie Twój Chrystus. Idziesz tam, ale nie pozwól, żeby y, twój, y, Twoja myśl, twój, Twoja mądrość y, powiedziała Tobie wszystko. Okej, okay, już wystarczy. Nie, idziesz dalej i chcesz iść dalej, bo widzisz to jeszcze. Efezjan, czwarty rozdział. Widzisz to, co jeszcze jest do osiągnięcia? Jeszcze dwa miejsca i będziemy kończyć. Od jedenastego wersetu. I, o Chrystusie też czytamy. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami. Innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. On ustanowi posługi. O tym powiedziałem na początku. Chodziło mi o to, żebyśmy tylko mogli to zobaczyć, że każdy ma odpowiedzialność przed Bogiem. On ustanowił, ale odpowiedzialność jest dla wszystkich nas, dla mnie, dla każdego z nas. W jakim celu to uczynił? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. On miał konkretny zamysł, kiedy to ustanawiał. Ku Posługiwaniu, ku wzajemnemu budowaniu. Do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowej, aż wszyscy osiągniemy ten jeden pułap. Jak Chrystus. Po to Bóg ustanowił te posługi, żebyśmy wszyscy razem. Czynili to, co jest Bogu miłe, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, ja, przede wszystkim i każdy z nas, aż dojdziemy do, tego, do tej pełni. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada, wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Pod każdym względem, w każdym momencie, w każdym czasie, w każdym miejscu swojego życia wzrastali w niego. Byli coraz bardziej podobni w każdym aspekcie swojego życia do tego jednego: do Jezusa Chrystusa, który jest głową, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Wszystko razem ma służyć ku jednemu. Abyśmy byli jak On na tej ziemi. Chwała Bogu za Jezusa, chwała Bogu za ten jeden wzór, za ten ustalony wzór nam przez Ojca. Chwała Bogu, że widzimy, gdzie mamy iść w ogóle. Wiecie, że nie mamy zasłoniętego. Idźcie jak chcecie, abyście doszli. Nie, mamy wzór, mamy pokazane. Patrzcie na mojego syna, mówi ojciec. Nie zgubicie drogi. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Mamy kierunek. Bacz na tor, po którym ma stąpać Twoja noga. I niech będą co? Pewne. Wszystkie Twoje kroki, mówi do mnie i do Ciebie Słowo Boże. Baczmy na tor, baczmy na drogę, patrzmy na nią, a na pewno nigdy nie zgubimy kierunku. Będziemy budować rzetelnie i wytrwale. Niech Bóg pomoże, abyśmy właśnie byli takimi budowniczymi. Jeszcze jeden element, który tu jest potrzebny do budowy. Jeden bardzo ważny element, o tym Tymoteusz Paweł do tym, Tymoteusza mówi w drugim rozdziale, yy, cenna rzecz jeszcze, żebyśmy sobie mogli też o to jeszcze zahaczyć, od 14 wersetu jest napisane tak, Paweł do Tymoteusza mówi w ten sposób, ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Nie wiedzą, to nie o to chodzi. Mądrością ku zbawieniu. Człowiek mądry kosztuje z pisma, ze Słowa Bożego ku zbawieniu, ku budowaniu. Nie po to, żeby czerpać wiedzę, naukę, tak jak faryzeusze, aby coraz bardziej budować swoją pozycję wśród innych faryzeuszów, czy tam sadyceuszów, pokazać jacy ważni, jacy, jacy wiecie, jacy nauczeni. Nie, ku zbawieniu, ku budowaniu. Oni czerp czerpiesz po to ze słowa, żeby budować się z innymi na Kościół Boży, żeby coraz więcej poznawać tego Słowa, aby innym móc pomóc. Ja, Ty, każdy z nas to jest moje i Twoje zadanie, to jest potrzebne mi i Tobie do tego, żebyśmy budowali się prawdziwie na dom Boży. Kosztować ze słowa, nasze budowanie musi być całkowicie oparte na Słowie Bożym. Jeżeli ono nie jest oparte na Słowie Bożym, to jest ruina, to nie jest budowla Chrystusowa. To jest coś, co się musi rozlecieć. Jeżeli nauka moja nie jest zbudowana na Bożym Słowie, jeżeli nie wznoszę na Chrystusie, nie kosztuję ze Słowa Bożego, nie trzymam się planu, rozsypię się. Prędzej czy później, a często prędzej, rozsypię się. A więc na Słowie to musi być zbudowane. A więc mogą Cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego, Bożego dzieła wyposażony, przygotowany, wyposażony. Po to jest Słowo Boże, i po to mamy czerpać ze Słowa Bożego, aby wznosić właściwą budowlę na jednym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Niech Bóg pomoże mi i Tobie, abyśmy w taki sposób podchodzili do Niego każdego dnia, aby czerpać z Chrystusa, abyśmy jeszcze więcej mieli w sobie tego, co jest Chrystusowe, aby nikt z nas nie budował na własnych jakichś rzeczach. Ale czerpał z Chrystusa i budował na nim codziennie. Ta budowla się stoi. To jest pewny fundament Jezus Chrystus. I niech to będzie dla mnie i dla ciebie taką zachętą i taką, y, takim y, podniesieniem ku temu: Panie, jeszcze więcej Ciebie w moim życiu, jeszcze więcej Twojego działania, Twojej miłości, abyś Ty był wywyższony i uwielbiony. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu, że możemy naprawdę na niego patrzeć i że możesz Ty i ja wzrastać na podobieństwo. Tego, kim On jest. Że możesz Go widzieć. Że możesz na Niego patrzeć. Że Twoje oczy mogą patrzeć prosto na Niego. Patrz na Niego każdego dnia, bracie i siostro I ja codziennie na Niego. Tylko na Niego. A nigdy nie zrobimy czegoś, co będzie niewłaściwe. Ale zawsze będziemy coraz bardziej mili Ojcu. Tak jak i Syn jest miły Ojcu. Tak i Ty i ja będziemy mili Ojcu. Bo wznosimy na Chrystusie. Bo budujemy na Nim. I Bogu się tacy tylko podobają. Chwała Bogu za Jezus. Amen. Amen.